Szanowni Państwo, chcę w pierwszej kolejności podziękować wszystkim nadążanom za udział w wyborach, w obydwu turach. Bardzo dziękuję. Frekwencja była wyższa niż 4 lata temu. To dobrze rokuje na dalszy rozwój demokracji. Bardzo się cieszę, że w Elblągu wielu mieszkańców w drugiej turze poszło ponownie do urn wyborczych. Trochę się obawiałem, że w drugiej turze frekwencja może być niższa, ale okazuje się, że wielu mieszkańców przyszło na wybory. Za to im serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy oddali głos. Szczególnie ciepło i gorąco dziękuję tym, którzy oddali na mnie swój głos. Postaram się w tej kadencji, która będzie, współpracować ze wszystkimi. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy dalej rozwijać nasze miasto. Spodziewa się Pan kolejnego zwycięstwa, także przewaga? Po pierwszej turze przewaga była 8,5 tysiąca głosów i też się obawiałem, że jeżeli będzie mniejsza frekwencja, to może to wyglądać trochę inaczej, ale aż tak dużego poparcia, ponad 72%, powiem uczciwie, że się nie spodziewałem. Jest to dla mnie miła niespodzianka. Bardzo dużo organizacji i partii Pana poparło podczas kampanii wyborczej. Teraz będzie czas na to, żeby się dogadywać ze sobą. Czy ma Pan już pierwsze przemyślenia, na przykład to jest na samym dole. Proszę Państwa, jak dobrze wiecie, przez całą kadencję poprzednią miałem jednego radnego i dążyłem do tego, żeby współpracować. Teraz w tej kadencji dzięki zaufaniu Elblążan komitet mój obywatelski ma 6 radnych i 7 jest z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Myślę, że będziemy starali się budować większość w Radzie Miejskiej, żeby możliwie jak najsprawniej zarządzać miastem. Co do różnego rodzaju funkcji, podziału, ja to zostawiłem do momentu, kiedy będę miał mandat od mieszkańców, że to ja będę prezydentem i będę mógł zarządzać. I tak jak Państwo wiecie, nie prowadziłem żadnych rozmów co do różnego rodzaju czy stanowisk w Radzie, czy jakichś działań, które będą w Urzędzie Miejskim. Jakie to będzie 5 lat? Myślę, że 5 lat będzie dalej i tak to uważam rozwoju. Będę stawiał na pozyskiwanie pieniędzy z Unii Europejskiej. Będę starał się, żeby możliwie jak najwięcej w tym czasie, kiedy mamy te darmowe środki finansowe z Unii, jak najbardziej z nich korzystać. I oczywiście realizować też wiele tematów, o których mówiłem w swoim programie wyborczym. Myślę, że również otwarty będę na też i inne propozycje, które mogą zaistnieć. Dla dobra naszego miasta każdy dobry pomysł będę starał się wspierać. Ma Pan jakieś marzenia, jakieś lat, żeby będą to zmienić, zrobić coś nowego? Znaczy, to wszystko zawarłem w swoim programie. Wiele rzeczy już jest przygotowanych, jest w trakcie, chociażby szpital miejski, który jest w procedurze przetargowej. Wiele zadań trzeba przygotować na nowo, tak jak mówiłem o strefie weterana i strefie seniora. Sądzę, że tego typu największe inwestycje drogowe to w tej kadencji już nie wystąpią, bo nie ma środków unijnych w takiej ilości na drogi. Natomiast na pewno trzeba będzie zająć się polityką przeciwpowodziową, zbiornikiem retencyjnym, chociaż on nie jest w kompetencji prezydenta, ale trzeba wszystko zrobić, żeby Wody Polskie zrealizowały. Mamy pozwolenie na budowę, to znaczy miał je żuławski zarząd teraz w tej chwili Wody Polskie i to powinno być realizowane. Podniesienie bezpieczeństwa miasta, myślę tutaj o służbie zdrowia, o rekreacji. Te projekty, które są,
Mam nadzieję, że będziemy realizować. W poniedziałek pan się stawił w pracy, czy jeszcze urlop w kampanii? W poniedziałek to mamy za 2 godziny bodajże. Myślę, że poniedziałek nie będzie takim dniem typowo roboczym, bo na pewno jeszcze trzeba będzie troszeczkę spuścić powietrza i ochłonąć po tych emocjach. Wiemy, że były 2 tury i jak to mówię, teraz czas igrzysk zakończony, czas teraz na robotę i będziemy przygotowywać, już przygotowujemy budżet na następną kadencję i do 15 listopada będzie złożony i na pewno będzie duże tempo pracy. Będzie łatwiej, bo w razie nie straciło przewagi. Znaczy ja myślę, że to na pewno, bo każdy samorządowiec, wójt, burmistrz, prezydent chciałby mieć większość w zarządzaniu i to jest oczywiste. Natomiast z poprzedniej kadencji, ta, która się skończyła, no wiele przypadków było takich, które chociażby z nazwą wiaduktu Stulecia Niepodległości, że kilkakrotnie propozycja, którą dawałem do Rady Miejskiej, schodziła z porządku obrad bez dyskusji. To nie jest dobry przykład. Tak bym nie chciał, żeby w tej kadencji było. Będzie koalicją jest ta koalicja, która tak naprawdę istniała, chociaż to wszyscy mówili, że istnieje, czyli pana komitetu SRD oraz koalicji obywatelskiej. Teraz musicie porozmawiać. Będzie łatwiej tutaj pana wyglądać? To się okaże. Ja jestem zawsze optymistycznie nastawiony, tak jak powiedziałem tutaj dzisiaj. Ja jestem za budowaniem mostów i łączeniem, a nie stawiania murów czy kopania rowów i dzielenia ludzi. Nas powinna łączyć chęć współdziałania dla dobra miasta. Mam nadzieję, że w tej kadencji to zrobimy. Panie prezydencie, budowanie mostów, najlepszy pomysł pana Wilka w tej kampanii. Czy jest coś, co pan będzie chciał od niego zaczerpnąć i zrealizować? W dużej części przypadków, z tego co widziałem, to nie mówiło o kompetencjach prezydenta, bo przekop nie jest kompetencją prezydenta, nawet jest w innym województwie. Kolejna zalewowa to nie jest kompetencja prezydenta. W wielu przypadkach spotykałem się z tym, że chociażby w edukacji, że będzie po 15 tysięcy na dobrowolne odejście nauczycielom przekazywał. Przecież to już w tej kadencji ja rozpocząłem tym autorskim programem. I tak naprawdę myślę, że tutaj nie ma za wiele do pokazania. Pan Jerzy Wilk mówił, że musi coś dokończyć i dlatego startuje, tylko jakoś tych projektów, jak przyszedłem, to nie było przygotowane.